Parafia w Grodźcu powstała prawdopodobnie w XIV wieku. Zachowany do dziś kościół zbudowano w 1854 roku. Szczęśliwie przetrwał okres obu wojen światowych, a w 1964 roku został gruntownie wyremontowany. Jest to budowla jednobryłowa. Korpus świątyni wzniesiono na planie wydłużonego prostokąta, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowana. Po obu stronach prezbiterium znajdują się kruchta i zakrystia z otwartymi ku wnętrzu lożami w górnych kondygnacjach. Trójnawowe wnętrze z widocznymi belkami stropowymi rozdzielają na nawy trzy pary słupów. Nad nawą główną i prezbiterium znajduje się wspólne dla tych części nowsze sklepienie kolebkowe o łuku koszowym –